W lipcu 1943 roku Hitler rozpoczął bezprecedensową ofensywę pancerną na froncie wschodnim. Byliśmy przekonani, że nam się uda. Dwie pancerne armie starły się w największej bitwie pancernej w historii. Jakby wpadły na siebie dwa byki. Od wyniku tej bitwy zależał, bez żadnej przesady, koniec II wojny światowej. Czy zginę, czy nie, będę bronił swojej pozycji aż do końca. Oto historia krwawej bitwy pancernej pod Kurskiem. Największe bitwy pancerne. Ta wyróżniająca się na płaskim stepie dzwonnica trzyma wartę nad polem bitwy pod Prochorowką. To właśnie tu rozegrała się największa i najkrwawsza bitwa pancerna w historii. Tamtego dnia tysiące żołnierzy złożyły najwyższą ofiarę. W 1943 roku na tych ciągnących się po horyzont polach pszenicy i żyta stoczono największą bitwę w dziejach broni pancernej. Operacja Cytadela była ostatnią niemiecką próbą przejęcia inicjatywy na froncie wschodnim. Na początku 1943 roku Armia Czerwona zatrzymała pochód jak dotąd niezwyciężonego Wehrmachtu i przeszła do ofensywy. Niemcy zostali odepchnięci na zachód na niemal 300 kilometrów. Hitler miał coraz mniejsze szanse na szybkie zwycięstwo na froncie wschodnim. Dlatego wiosną przygotował potężną kontrofensywę. Nadano jej kryptonim Cytadela, a jej plan zakładał odcięcie wojsk radzieckich w wybrzuszeniu frontu wokół miasta Kursk. W tym tak zwanym Łuku Kurskim Niemcy zamierzali okrążyć ponad pół miliona żołnierzy. Atak na południu mieli przeprowadzić pretorianie Hitlera. Trzy dywizje pancerne Waffen-SS, w tym słynna zaprawiona w boju dywizja Totenkopf. Rekrutowani spośród członków Hitlerjugend, ich żołnierze byli nieustraszeni i fanatyczni. Wszyscy mieliśmy mniej niż 25 lat. I wszyscy bezkrytycznie wierzyliśmy w to, że Niemcy zwyciężą. W ofensywie miało wziąć udział 780 tysięcy żołnierzy, niemal 10 tysięcy dział oraz 2,5 tysiąca czołgów. Hitler był przekonany, że miażdżące uderzenie jego dywizji pancernych zapewni mu zwycięstwo. Opóźnił rozpoczęcie operacji Cytadela o ponad 3 miesiące, by móc rzucić do walki najnowszą broń – czołgi Pantera.
Do tamtej pory mieliśmy tylko czołgi Panzer III i Panzer IV. Potem dostaliśmy Pantery. Były szybsze, lepiej radziły sobie w terenie i miały lepszą armatę. Opóźnienie dało jednak Stalinowi czas na przygotowanie się do otwarcia ataku. Wojska radzieckie zorganizowały głęboką obronę. Saperzy ułożyli tysiące min, a cywile wykopali kilometry rowów przeciwczołgowych i okopów. Umocnione pozycje miały odpierać kolejne ataki i wykrwawić Niemców. Miałem w głowie tylko jedną myśl. Czy zginę, czy nie, będę bronił swojej pozycji aż do końca. Albo zginę, albo zwyciężę. Myślałem tylko o tym, jak zabić najwięcej Niemców. Stawić czoło Niemcom miały prawie 2 miliony radzieckich żołnierzy uzbrojonych w 25 tysięcy dział i ponad 5 tysięcy czołgów. Radziecka machina wojenna pracowała pełną parą. Czołgi T-34 miały mniejszą siłę ognia od Panther, ale rekompensowała to ich liczebność. Mieliśmy mnóstwo tych czołgów. Zakochałem się w nich. T-34 był podstawowym czołgiem Armii Czerwonej. Miał armatę kalibru 76 mm i prawie 5-centymetrowy pochyły pancerz przedni. Stanowił udany kompromis siły ognia, dzielności i ruchliwości. Wczesnym latem 1943 roku Sowieci okopali na Łuku Kurskim setki czołgów, ułożyli 400 tysięcy min i wykopali ponad 4000 kilometrów transzei. Byli gotowi do przyjęcia niemieckiego natarcia, które rozpoczęło się o północy 5 lipca. Przetoczyło się przez nas morze ognia i wybuchów. Huk był ogłuszający. Nie słyszeliśmy niczego innego. Trudno było zorientować się w sytuacji. Wszyscy baliśmy się śmierci. Wszyscy bez wyjątku. Ale trzeba było przezwyciężyć ten strach. Na południu główne uderzenie prowadziły dywizje grenadierów pancernych SS. Ich zadaniem było przerwanie radzieckiej obrony i dotarcie do Kurska. Ich prawe skrzydło osłaniał trzeci korpus pancerny, który o świcie pod morderczym ogniem przeciwnika miał zdobyć przyczółek na lewym brzegu Dońca. Przed nami przeprawili się już piechota i saperzy, którzy ponieśli przy tym ciężkie straty. Niemieccy saperzy zbudowali przeprawę przez rzekę, ale radziecka artyleria bez przerwy ją ostrzeliwała. My mogliśmy zamknąć włazy w naszych czołgach i byliśmy bezpieczni. Ale saperzy mieli tylko stalowe hełmy i gwizdki w ustach. Dookoła nieustannie rozrywały się pociski. Mimo to Rubel i inni czołgiści przedostali się na drugi brzeg, gdzie natknęli się na pole minowe. Na szczęście były tam tylko miny przeciwpiechotne, które nie czyniły czołgom żadnej szkody.
Druga kompania wjechała jednak na miny przeciwczołgowe, które zerwały gąsienice 12 tygrysom. Na prawym skrzydle Niemcy ponieśli ciężkie straty, ale nic nie było w stanie zatrzymać dywizji SS. Przełamali front na długości 21 km i wdarli się na głębokość 16 km. Sowieci bali się dywizji Totenkopf, czyli trupich czaszek. Słynęliśmy z tego, że byliśmy w stanie przerwać każdą obronę. Po prostu parliśmy naprzód bez względu na koszty. Na całym szerokim stepie obsługi radzieckich dział i załogi czołgów musiały odpierać ataki niemieckich tygrysów. Byłem dowódcą 3. Dywizjonu Artylerii. Dla ochrony przed czołgami rozmieściliśmy na zagrożonych kierunkach działa przeciwpancerne. Опорные пункты ПТОПы на направлениях, опасных направлениях. Oczywiście zawsze szczególną uwagę zwracaliśmy na tygrysy. Z naszego punktu obserwacyjnego dostrzegliśmy tygrysa, który stał na wzniesieniu i prowadził walkę z naszymi czołgami. Nie pozwalał zbliżyć się naszym. Próbowali zajechać go z prawej, a potem z lewej strony, żeby móc go zniszczyć. Tygrys był najcięższym czołgiem niemieckim. Miał ponad 10-centymetrowy pancerz czołowy. O jego sile decydowała jednak przede wszystkim armata kalibru 88 mm o skutecznym zasięgu ponad 2 km, która była wyjątkowo groźna na rozległym stepie. By mieć szansę go zniszczyć, T-34 musiały zbliżyć się na 300-400 metrów i zaskoczyć go z boku. Znajdowaliśmy się w bardzo niekorzystnym położeniu. Niezwyciężone tygrysy parły naprzód. Stawką w tej bitwie był nie tylko los Kurska, ale także całego Związku Radzieckiego. Tak wygląda współczesny Kursk, miasto położone pośród rozległych stepów Rosji. W 1943 roku rozegrała się wokół niego wielka bitwa. Od jej wyniku zależały losy dwóch imperiów. Piątego lipca Hitler rozpoczął operację Cytadela. Elitarne dywizje grenadierów pancernych ruszyły do natarcia i front wschodni stanął w ogniu. Niemcy atakowali łuk Kurski jednocześnie od północy i południa. Ich celem było okrążenie i zniszczenie sił radzieckich. Na południu dywizja SS w ciągu kilku godzin wdarła się na 16 km w głąb pozycji przeciwnika. Naprzeciw nacierającym Niemcom wysłano jednostki pancerne uzbrojone w czołgi T-34. Ich zadaniem było powstrzymanie tygrysów za wszelką cenę.
Dysponując słabszymi działami, radzieccy czołgiści musieli podjechać do nich jak najbliżej i próbować trafić je w boczny pancerz. Było to bardzo ryzykowne, bo Tygrys mógł zniszczyć T-34 z odległości 2 km. Porucznik Wasilij Brukow dowodził plutonem T-34. Otrzymał zadanie jak najszybszego dotarcia na linię frontu. Jechał na południe wzdłuż rzeki Psią. Korzystał z naturalnych zagłębień terenu, by nie wystawiać się na ostrzał Tygrysów. Gdy chciał wyjechać z jaru, zobaczył tuż nad sobą Tygrysa. Nie czułem wtedy żadnych emocji. Być może trochę się bałem, ale nie pamiętam tego. Страха я не знаю, у меня не делался это, но неожиданно появился. Ten tygrys pojawił się tak nagle, że w głowie miałem tylko jedną myśl. Muszę zniszczyć go jak najszybciej. Bo jeśli ja nie zniszczę jego, on zniszczy mnie. Brukow miał szczęście. Tygrys odsłonił przed nim swój najsłabszy punkt. Podłogę. Dla pewności Brukow wystrzelił dwa razy. Trafiłem go, kiedy próbował zjechać do jaru. To ocaliło mi życie. Strach wszyscy czuli cały czas. Nie odstępował nas nawet na chwilę. Bitwa trwała przez tydzień. Mimo że radzieckie T-34 nie mogły równać się z Tygrysami, można było odnieść wrażenie, że Armia Czerwona ma ich niewyczerpane zapasy. Plan Hitlera zaczął się załamywać. Tygrysy nadal parły w stronę Kurska. Ale debiut niedawno skonstruowanych Panther, które przedwcześnie trafiły na front prosto z hal fabrycznych, przyniósł rozczarowanie. Masowo psuły się na polu bitwy. Z 200 maszyn tylko 10 pozostało sprawnych. Tymczasem trzeci korpus pancerny nie był w stanie wyrwać się z przyczółka na lewym brzegu Dońca. Narażało to prawe skrzydło korpusu SS na kontratak, więc dowódcy trzeciego korpusu pancernego postanowili uciec się do podstępu. Zamierzali dokonać niespodziewanego nocnego ataku. Autorem tego planu był major Franz Becker z 6. Dywizji Pancernej, który miał reputację nieustraszonego. Becker chciał, żebyśmy zdobyli jak największe terytorium i zbliżyli się do wyznaczonego nam celu. Inni mówili, że trzeba zaczekać do świtu, ale on odparł, że noc to idealna pora i przystąpił do dzieła. Na czele kolumny jechały dwa zdobyczne T-34. Namalowane na nich krzyże zakryto tymczasowo kocami. Charakterystyczny odgłos pracy silników T-34 zmylił Rosjan. Z naprzeciwka nadjechała kolumna 22 czołgów. Minęły moje czołgi niemal ocierając się o nie gąsienicami. Ale potem 5 lub 6 zawróciło i ruszyło za nami. Kazałem pozostałym jechać dalej, a sam ustawiłem mój czołg, który miał tylko atrapę armaty, w poprzek drogi, żeby zatrzymać nieprzyjacielskie maszyny.
Był bardzo odważny. To był świetny dowódca. Wymknęliśmy się niepostrzeżenie z czołgu, a potem podkradliśmy do nieprzyjaciela. Przyczepiliśmy miny magnetyczne do dwóch T-34 i schowaliśmy się. Ciszę rozdarł huk dwóch eksplozji. Przynieśliśmy dwie kolejne miny i przyczepiliśmy je. Zdjęliśmy koce i zaczęliśmy do nich strzelać. To starcie zakończyło się naszym zwycięstwem. Zniszczyliśmy wiele rosyjskich czołgów. Ryzyko opłaciło się. Mając osłonięte prawe skrzydło, drugi korpus SS ruszył do ataku na ostatnią linię obrony we wsi Prochorowka. Jej zdobycie otworzyłoby mu drogę do Kurska. Ale Niemcy nie wiedzieli, że między nimi a miastem stoi 500 czołgów z radzieckiej 5. Gwardyjskiej Armii Pancernej. Wkrótce miała rozegrać się największa bitwa pancerna w dziejach. Rozległe stepy zachodniej Rosji pokrywają dziś pola pszenicy i żyte. Ale w 1943 roku, gdy stoczono tu bitwę, nie dawały żadnej osłony kilkudziesięciotonowym czołgom. Siódmego dnia operacji Cytadela, dywizje grenadierów pancernych SS wybiły 48-kilometrową wyrwę w radzieckich liniach obronnych. Zbliżał się kulminacyjny moment bitwy na Łuku Kurskim. Piąta Gwardyjska Armia Pancerna znajdowała się dotąd w odwodzie, 100 km za linią frontu. W obliczu zagrożenia została natychmiast przerzucona na południe od Kurska, w rejon wsi Prochorowka, gdzie miała przygotować się do kontrataku na prawe skrzydło Niemców. W tym samym czasie drugi korpus pancerny SS, nieświadomy zamiarów przeciwnika, skręcił na wschód w stronę tej samej miejscowości. W ten sposób, właściwie przypadkiem, doszło do decydującej bitwy na froncie wschodnim. Tam jest Prochorowka. Widzicie to wzniesienie? Wtedy była niemym świadkiem tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na okolicznych polach. Wówczas żaden z nas nie zdawał sobie sprawy, że ta niewielka wioska leżąca przy linii kolejowej przejdzie do historii jako miejsce, w którym rozegrała się jedna z największych i najważniejszych bitew pancernych II wojny światowej. Ze swojego punktu dowodzenia w Prochorowce generał Rotmistrow, dowódca 5. Gwardyjskiej Armii Pancernej, dostrzegł w oddali zbliżające się czołgi. Początkowo myślał, że to jego własne T-34. Ale po chwili zauważył z zaskoczeniem, że to niemieckie maszyny. Wydarzenia pokrzyżowały plany Sowietów, którzy musieli teraz szybko przygotować się do walki z weteranami z SS. Było nam ciężko na duszy. Można powiedzieć, baliśmy się. Zgodnie z rozkazem dowódcy naszej dywizji, mieliśmy bronić Prochorowki do ostatniego żołnierza. O świcie 12 lipca łoskot 300 niemieckich i 500 radzieckich czołgów szykujących się do walki słychać było z odległości wielu kilometrów.
Za nasypem kolejowym znajdowało się stanowisko działa przeciwpancernego, którym dowodził Savelij Ilicz. O godzinie 8.30 jako jeden z pierwszych dostrzegł zbliżających się Niemców. Czołgi nadjechały przez pola pod Prochorowską. Zwykle celowaliśmy w dolną część przedniego pancerza lub w okolice włazu kierowcy. Jeśli krzyżyk celownika znalazł się na jednym z tych punktów, pocisk zazwyczaj trafiał tam, gdzie chcieliśmy. W ten sposób prowadziliśmy walkę z czołgami. W czasie tej wojny szybko się uczyliśmy. Byliśmy w stanie na przykład po samym odgłosie odróżnić, czy strzela ciężka, czy lekka artyleria. Każdy pocisk wydawał inny dźwięk. To było bardzo ważne, wiedzieć, co do nas strzela i skąd. Nasze pociski kumulacyjne były wypełnione specjalną masą, która przy kontakcie z pancerzem czołgu przeciwnika przepalała go na wylot. Prożygała broniu na skróś. Radzieckie pociski przeciwpancerne zawierały specjalnie ukształtowany materiał wybuchowy. Z odległości kilometra mogły przebić pancerz o grubości 5 cm. Trafione czołgi często stawały w płomieniach, zmieniając się w szybkowar. Kilka naszych czołgów zaczęło płonąć po trafieniu. Ich załogi były okropnie poparzone. Czołg po mojej lewej stanął w ogniu. Słyszałem okropne krzyki załogi. Czołgiści, którzy wydostali się na zewnątrz, byli straszliwie poparzeni od pasa w górę. Na północ od nasypu kolejowego, przez sam środek pola bitwy, nacierały niemieckie czołgi, wśród których była maszyna dowodzona przez Rudolfa von Ribbentropa. Mimo przewagi Tygrysów, Sowieci rzucili przeciw nim swoje T-34. Na ten widok odebrało mi mowę. Zza niewielkiego wzniesienia, jakieś 200 metrów przede mną, zaczęły wyjeżdżać czołgi, szereg za szeregiem, bez końca. Nie byłem w stanie ich zliczyć. To było istne morze stali, pędzące na nas z dużą prędkością. Nagle stanęliśmy oko w oko z wrogiem. Nie spodziewali się zobaczyć nas tak szybko. My ich zresztą także nie. Nacierające czołgi były uformowane w klin, z cięższymi Tygrysami na szpicy i lżejszymi Panzer IV na skrzydłach. Chodziło o to, by ciężkie czołgi torowały drogę pozostałym maszynom. Radzieckie T-34 ruszyły do kawaleryjskiej szarży na ten pancerny klin. Mając słabsze armaty, musiały jak najszybciej zbliżyć się do przeciwnika. Sądzili, że będziemy dużo dalej, a tymczasem dosłownie wpadliśmy na siebie. Początkowo wszyscy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co zrobić. Ale potem zaczęliśmy do siebie strzelać.
Na polu bitwy zapanował kompletny chaos. Walka toczyła się na krótki dystans. Dla czołgistów była to walka na śmierć i życie. Strzelaliśmy do siebie z odległości 100-200 metrów. Zasięg armat nie miał znaczenia. Nikt nie był w stanie ocenić sytuacji. Ani dowódca armii, ani dowódcy korpusów, ani dowódcy brygad. Byliśmy gotowi do walki. Wszyscy byliśmy wtedy młodymi chłopakami. Rozkaz to rozkaz. Jeśli kazali nam nacierać, to nacieraliśmy. Ale nie przypuszczaliśmy, że to będzie tak wyglądało. Byliśmy tylko pionkami w tej grze. Wojna to próba nerwów. Dlatego tak posiwiałem w tak młodym wieku. W południe całe pole bitwy stało już w ogniu. Płonęły trawy i żyto, które tam zasiano. Płonęło wszystko, co się tam znalazło. To była straszliwa bitwa. Dym był tak gęsty, że było ciemno jak wieczorem. Dodatkowo na pola, na których trwała rzeź, spadał z nieba ulewny deszcz śmierci. Bombardowali wszyscy. Bombardowało nasze lotnictwo i tak samo niemieckie. Lotnicy nie wybierali celów. Zrzucali bomby jak popadło. Śmierć też nie wybierała. Zagrażała czołgistom ze wszystkich stron. Człowiek boi się śmierci. Nikt nie chce umierać. Do tej pory nie wiem, co zniszczyło mój czołg. Czy była to bomba? Czy pocisk z armaty? Jego T-34 był wypełniony paliwem i amunicją. Stanął w ogniu. Paweł Eremin krzyknął do dowódcy, że muszą uciekać, ale nikt mu nie odpowiedział. Dowódca już nie żył. Cały czołg się palił. Kiedy mnie z niego wyciągnęli, usłyszałem, jak wybuchł. Do dziś dobrze pamiętam tę bitwę. Ocaleli tylko dwaj członkowie załogi Pawieła. Obie strony ponosiły olbrzymie straty, ale było jasne, że Rosjanie tracą więcej czołgów. Mając rozkaz walczyć do końca, próbowali zatrzymać niemieckie natarcie w każdy możliwy sposób. Między innymi desperacką metodą, której nigdy dotąd nie stosowano w bitwach pancernych. Jakby wpadły na siebie dwa byki. Lipca 1943 roku. Bitwa na Łuku Kurskim trwała już od tygodnia. Ostatnia podjęta przez Niemców próba odzyskania inicjatywy na froncie wschodnim miała znaleźć swój krwawy finał na polach pod Prochorowką. 300 czołgów z dywizji grenadierów pancernych SS starło się z 500 radzieckimi czołgami na polu bitwy mierzącym zaledwie 5 na 7 kilometrów. Nigdy wcześniej tak duża liczba czołgów nie znalazła się na tak małym obszarze. Elitarne jednostki pancerne SS były zaprawione w bojach.
ale nawet dla nich zaciekłość bitwy, w której przyszło im walczyć, stanowiła zaskoczenie. Radzieccy czołgiści wykorzystywali szybkość i zwrotność T-34 do taranowania niemieckich czołgów. Wyglądało to tak, jakby wpadły na siebie dwa byki. Po takim zderzeniu oba czołgi były wyłączone z walki. Dzięki temu straszliwa armata Tygrysa nie stanowiła już zagrożenia. Niemcy nigdy wcześniej nie spotkali się z taką taktyką bojową. Do końca dnia zostało tylko kilka godzin. Od wyniku bitwy pod Prochorowką zależały losy zmagań na Łuku Kurskim. Niemcy czuli, że zwycięstwo jest blisko. Byliśmy coraz bardziej przekonani, że nam się uda. Muszę powiedzieć, że nie czuliśmy wtedy strachu. Dlatego kontynuowaliśmy atak. Żołnierze SS nadal parli naprzód. Radzieckie jednostki pancerne zostały odepchnięte na sam skraj Prochorowki. W ich szeregach wybuchła panika. Wtedy okazało się, że załamuje się nasza linia obrony, a nasze bataliony idą w rozsypkę. Cała 5. Armia Pancerna znalazła się w odwrocie. Ale radzieccy generałowie nie zamierzali się poddawać. Rzucili do walki kolejne jednostki pancerne. Bez względu na to, ile rosyjskich czołgów zniszczyli Niemcy, na polu bitwy zjawiało się ich więcej. Czołg Rudolfa von Ribbentropa zalała istna fala radzieckich T-34. Stojąc w miejscu, byliśmy narażeni na zniszczenie przez rosyjskie czołgi. W pewnej chwili T-34 zatrzymał się jakieś 30 metrów na prawo od nas. Zahamował ostro, aż się zakołysał, a potem obrócił wieżę w naszą stronę. Patrzyłem prosto w wylot jego lufy. Gazu, krzyknąłem do mikrofonu i kierowca natychmiast ruszył. Przejechaliśmy tuż obok tego T-34. Rosjanin próbował obrócić wieżę, ale nie miał szans zdążyć. Zatrzymaliśmy się 10 metrów za nim i wycelowaliśmy w niego naszą armatę. Trafiliśmy go w sam środek wieży. Wybuchł, a jego wieża wyleciała w powietrze, omal nie uderzając w lufę naszego działa. W tym czasie przejeżdżały obok nas inne T-34. Pod koniec dnia, po 11 godzinach rzezi, żadna ze stron nie zdobyła przewagi. Niemcy i Sowieci wrócili na pozycje wyjściowe, pozostawiając na polach pod Prochorowką setki wypalonych wraków. Pole bitwy przypominało cmentarzysko broni pancernej. Na polach, na zboczach jarów i pod lasem stały setki zniszczonych czołgów, naszych i niemieckich. Pod Kurskiem skończył się niemiecki blitzkrieg na froncie wschodnim. W obliczu zaciekłego oporu wojsk radzieckich Niemcom nie udało się nawet zbliżyć do Kurska. Obie strony poniosły olbrzymie straty. Podczas operacji Cytadela życie straciło 80 tysięcy żołnierzy. Zniszczono 3 tysiące czołgów. Wojska radzieckie zatrzymały pochód Niemców i odniosły wspaniałe zwycięstwo.
Dzień po bitwie pod Prochorowką, dowiedziawszy się o inwazji aliantów na Sycylię, Hitler kazał przerwać operację Cytadela, by przygotować się do wojny na dwa fronty. Bitwa na Łuku Kurskim dobiegła końca. Dla Niemców była to klęska, po której już się nigdy nie podnieśli. Pod Prochorowką rozpoczęli odwrót, który zakończył się dwa lata później, w Berlinie. To był bardzo bolesny cios dla naszego morale. Co takiego? My mamy się cofać? Nigdy tego nie robiliśmy. Potem już nigdy nie krzyczeliśmy hura. W ciągu jednego dnia na polach pod Prochorowką życie oddały tysiące żołnierzy. Dla wielu Rosjan to święte miejsce, w którym bohaterowie w czołgach ocalili ojczyznę. To było bardzo ważne wydarzenie historyczne. Historycy słusznie uznali tę bitwę za jedną z tych, które zadecydowały o losach tej wojny. Los tej wojny rozstrzygnął się na Łuku Kurskim. Dla Armii Czerwonej to był punkt zwrotny. Dobrze pamiętam moich poległych kolegów. Często ich wspominam. I nigdy ich nie zapomnę. Moich towarzyszy. Niech spoczywają w pokoju w niebiosach. Opracowanie wersji polskiej Studio Company, tekst Grzegorz Gredecki, czytał Jakub Urlich.